O, proszę bardzo. Siedzi. No i siema mordeczki, witamy was wraz z moim bratem Borycem na kolejnym materiale. Kolejny materiał, na dobrą sprawę ciąg dalszy materiał, który już wcześniej nagrywaliśmy, czyli wasze niełowne przynęty, a ja próbuję coś złowić. Skończyłem ostatnio na tej gumie, która, no cóż, jest odlewana, to jest handmade, bardzo specyficzna praca, ale myślę, że może coś z tego będzie. Już jakieś jedno wyjście ostatnio było. Dzisiaj też już Moryc coś zauważył, więc może coś faktycznie z tego będzie. Pogoda? Wiesz co, nie wiem. Ostatnio jak byliśmy, zauważ... Ja już sobie będę rzucał, bo szkoda tracić czasu. A może coś Anusz Widelec się złowi. Wiesz co, pogoda, pamiętasz jak byliśmy ostatnio, to było troszeczkę cieplej, ale z kolei był problem taki, że padało. Dlatego tak nagrywaliśmy jak nagrywaliśmy, potem wyszła ulewa, całkowicie nas stąd wygoniła. No ale wtedy siadł okomek i szczupaczek, a dzisiaj zupełnie inna pogoda, jest bezchmurne niebo, w nocy był mróz taki gdzieś minus 2-3, nie wiem czy tu będzie widać tego, o nie, tu będzie, patrz, o, o widzicie, jest lód, Morys chciał już iść pod lodówkę, ale mówię mu, jeszcze nie czas, jeszcze chwilę wytrzymać. Za cienki lód. Niemożliwe. No i dzisiaj zupełnie inna pogoda. Co to? Panie, nie wiem co to było. Coś się wydarzyło, ale myślę, że wjechałem w krzaki, ale przyjmijmy dla statystyk, że mogło to być branie, wiesz? Ja myślę, że to może zrobić dzisiaj robotę. Nie wiem, czy to no. Duży twister. Zastanawiają mnie jeszcze te takie z własnym dociążeniem. A mamy jeszcze do testowania jakieś woblery? Tak. Tego. Ten wobler. No ja myślę, że to coś złowię. Raczej tak. Ten wobler, no plus jeszcze kilka innych gumek do uzbrojenia. Bierzemy się za wędkowanie. Ciąg dalszy. Tak jak Moryc dobrze zauważył, jedno z moich ulubionych miejsc na tej wodzie. Złowiłem tutaj okonia wywindowanego na górę. W górę, to widzieliście już. No i dobra. Ja zaczynam od przynęty twardej, tylko nie wiem czy ona nie będzie tu szła właśnie za bardzo po dnie. Taki woblerek. Zobaczcie. Fajnie się prezentuje w wodzie, to trochę chodzi mocno po dnie. A Moryc jako moje wsparcie rzuca na kanibala krafta. Moryc to jest dobra chłopina, tak wspiera mnie w moich projektach. Myślę je. Masakra. A potem on sobie łowi na normalne przynęty, a ja na takie, na które nikt nie może nic złowić niby, nie? A ten byłby fajniejszy na jakiś taki głębszy dołek, którego tu nie ma. Nie, najgłębsze dołki wiesz gdzie są? Tam nie wiem. Mieszkaliśmy. No to się nie nadaje. Tu jest faktycznie najgłębiej. O, coś się wydarzyło, słuchaj. Nie, nie wiem. No bo takie wiesz, teraz te brania jakieś turbo agresywne nie są. No i co, Moryc, nie złowimy na razie ryby tutaj? Kurde, przydałoby się jeszcze coś złowić, żeby nie było, że te przynęty naprawdę nie łowią, ty. No. Najgorsze, że kanibale nie łowią. Halo, sewycz! Poczekaj, dobra, założyłem jeszcze teraz znowuż tą przynętę. Ja jestem przekonany, ona musi coś tu złowić, ty. Moryc mówi to samo. Ta przynęta coś złowić musi. Damy jej szansę na innym miejscu wersce. Pyk. A few moments later. Dobra, zmieniamy tu jeszcze jedną przynętę, a potem zmieniamy miejscówkę. Jakim cudem tu jeszcze nie miał... Jakim cudem tu nie było brania na to, ty? Jestem w szoku.
Dobra, założę to paskudztwo, co było w parce od Grześka. Boże, jakie paskudztwo, może się zerwie szybko. Ja to żartuję oczywiście. Ciekawe, jak to chodzi. Dziwnie to chodzi, no ale zobaczymy, może coś z tego będzie. Ten obrót oznacza... Małpkę. Już myślałem, że siedzi ryba, słuchaj. A to wiesz, poszło po całym długim korzeniu, znaczy korzeniu, po krzaku. Poszło aż do samej góry, zobaczcie. Ła! Ale było. Klasyka trochę, trochę większy. Twister, 10-centymetrowy. Zrobi Insona. Ładnie to chodzi, ładnie się prezentuje nawet w wodzie. Jeszcze przy takiej prześwietlonej wodzie fajnie, to on jeszcze zmienia trochę kolory. Spoko. Zobaczmy, czy skusi jakiegoś szczupaka do brania. Tak na razie tutaj w ogóle totalnie nic się nie dzieje. Na wodzie też nic nie widać ciekawego. No chodzić chodzi ładnie, powiem wam. Mam taki jeden zbiornik, tylko że jest... Jeszcze nie można tam łowić. Tam byśmy mogli też coś, myślę, złowić fajnego. A jak nie fajnego, to chociaż sprawdzić, czy te przynęty biorą, ale... Czy są łowne, nie biorą. Ale problem jest taki, że tu też jest dużo szczupaka różnego, a takiego drobnego to już takiego wymiar plus wymiar do wymiaru. To jest bardzo dużo. Ale nie chcę współpracować niestety. Nie wiem dlaczego, nie wiem co jest grane. No, ale jak tak dalej pójdzie, to faktycznie większość tych przynęt będzie niełowna i będzie właśnie tak to powiedziane, więc idę obok i cisnę. I próbuję. 3 weeks later. Jeszcze raz? Okoni się obdoiłeś w tym roku. Nie mogę narzekać. Jest okoń, złowiony. W okolice Pyska. To się liczy? Nie, no jest ryba w okolicy Pyska, zobacz. Jest ryba w okolicy Pyska. Zaliczone. Tak, dokładnie. Każda część ciała tej ryby to było okolice Pyska. No ale kolejny wobler, który złowił rybę. Myślałem, Moryt, że ty masz rybę. Co? Dobra, ciśniemy dalej. Moryt ma rybę? Moryt ma rybę. Matko Boże. Ale to się nie liczy, Moryt, bo ty masz rybę na tego. Ale zauważyłeś, że ja pierwszy złowiłem też rybę teraz? Ja to strasznie podnieciągnę tego woblerka. Złamie sobie wędkę gruby, no. Że też go nie zjadł? Wy się patrzycie! I nie masz gumiaka, żeby wrzucić do gumioka. Do gumioka? Od razu do przełyku. O, miałem branko. Branko tym razem na taką gumę. Dobra, ciśniemy. No i zobaczcie na jedną z tych gumek, co mówiłem, że jest branie. Nie kłamałem, zobaczcie jakie ładne ślady. Małego szczupaczka, ale zawsze. Boże, słuchaj, może być. Znalazł w krzokach i taki jak rybka poleży, to bieleje tak trochę. Może być. A nie dostój się da zjeść. Dwa dni, że w wodzie. Stwierdzono, kiedy stwierdzono zgon? Dwa dni temu. W wodzie żyje to, nic nie będzie. A jak dostój wrzuci to. Dobra, cześć panowie. No strzałeczka, cześć. Dzwonią po mnie. Obra nie było. No. Tak?
Teraz zobaczymy, czy będą zębulce. Zanęcić. No fajnie chodzi ta guma, zobacz. No. No i są zębulce. Są. Jak dzwonię w telefon, nie mam żadnego niedobranego połączenia z wyszło i nic nie ma. I kolejna guma, która niby niełowna, a bardzo fajnie chodzi i bura nie było. O. Zaraz za hakiem jest dwa zęby bite. Tak? Mini bike. I zobacz, jak... Jesteśmy nad wodą. Próbujemy złowić ryby, ale jest słabo. Morec złowił szczupaczka małego, ja miałem dwa brania, potwierdzone, guma pogryziona. O, again. I ja złowiłem okonka na woble. Na razie odkryliśmy taką gumę, która jest wizualnie paskudna, nie bójmy się tego słowa, ale chodzi zacnie, ładnie chodzi na boki, ładnie się kolebocze. Damy radę to nagrać? No damy, tylko musiał być coś bliżej, więc wam nagramy, pokażemy, a póki co próbujemy nadal łowić na wasze niełowne przynęty, ale wiecie co się okazuje, są pewne już wnioski. Niektóre z tych przynęt są tragiczne i w ogóle niełowne, ale niektóre pokazują, że się da złowić nawet na tak chimerycznym zbiorniku. Więc próbujemy dalej, moi drodzy. Póki deszcz nas nie wygoni, to my próbujemy. Zaraz wam pokażemy, jak ta guma pracuje. Chodź, Moritz, chodź, pokażę. Jest ryba. Widziałeś? Nawet to nagrałem. Nagrałeś to. To już się kameruje. No i patrz. No... A my nie mamy podbiera? Nie mamy. No proszę cię, będę... A, dobra, on ty. Pójdę do was, żebyście w ogóle wiedzieli, że to jest ryba. Bardzo gruba, upasiona ryba. No, to, ten mój! Ręce. Na wyciągniętej ręce. No ale słuchajcie, no. O, teraz. Ale, słuchajcie, jest przy dnie, zobaczcie, stoją przy dnie, bo jest cała w piłkę. Dobra, śmiechy śmiechami, no ale coś tam, pistolecik siadł, no. A teraz wam pokażemy, jak ta guma pracuje. O! Zacnie, przepuść jeszcze raz. No i pięknie. Ale był strzał, ty. O, co się stało? Upierdzielił mister! No. Wyłamany, no. Ty, no ale normalnie branie było, jak ja pod powierzchnią to wziąłem. Masakra. Także ogólnie łowna przynęta, tylko ster na inny klej trzeba i inny, z innego materiału chyba. Kurde. Potem zrobimy jakieś podsumowanie tych wszystkich przynęt. Jeszcze co najmniej raz pociśniemy z Morycem nad wodę, żeby przetestować te resztę przynęt, bo jeszcze mamy po pierwsze duże przynęty, a jeszcze na inną wodę skoczymy z tymi, które tutaj jeszcze nie zostały przetestowane należycie. Bo też nam zależy na tym, żeby nie było tak, że będziemy rzucać po 5 minut każdą przynętą i stwierdzimy, że nie biorą, nie? Tylko trzeba pokombinować trochę lepiej. Więc widzimy się na kolejnym łowisku, gdzie będziemy starać się coś złowić na te przynęty. Więc spadamy i widzimy się już za chwilę na nowej wodzie. No mordeczki, trzeba wykorzystać prawdopodobnie ostatnią szansę na to, żeby dokończyć ten odcinek. Więc moi drodzy, teraz pojechałem specjalnie po to, w ten mroźny dzisiejszy dzień, gdzie za chwilę tam idzie taka czarna chmura i będzie śnieżyca, ale to nic to mnie nie wystraszy. Moi drodzy, ciśniemy i mam zamiar nagrać wam ciąg dalszy losów i ciąg dalszy testów, przynęt niełownych, przynęt od widzów. Zobaczcie, co mi jeszcze zostało do przetestowania. Ta gąbeczka na czebu, bardzo spoko, myślę, że okej. Ta duża jaskuła, uzbroiłem ją w ten sposób, że założyłem bardzo lekką główkę, to jest 7 gramów plus do tego do zbrojka z Wiswangena, tak to wygląda, gicior. No i wziąłem kasta,
żeby rzucać tymi większymi jerkami, tą czternastką i tym cudeńkiem. Ten jest masywny, dobry. Zobaczymy. Czy coś na to złowię? Wątpię, żebym dzisiaj złowił cokolwiek na cokolwiek. No ale kurczę, kto nie testuje, ten nie wie, więc biorę się za rzucanie i zaczynam od tego cudeńka. Opa, no dobra. Zobaczmy w ogóle, co my tu mamy, co to jest. Oczywiście, żeby rzucać takim sprzętem, musiałem wziąć ze sobą kasta. Czuć masę na kiju. To nie byle co. Ojej. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Już widzę, że takie jednostajne prowadzenie chyba nie da tutaj żadnych rezultatów, bo się tutaj nie da tym rzucać tak i prowadzić tego jednostajnie za bardzo. No niby tam się chodzi na boki, ale dużo fajniej chodzi, jak się podszarpuje. Chociaż no mówię, to jest taki kawał klocka, duży klocek, który się zachowuje tak, a nie inaczej. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerce. Po prostu wykłada się na boki. Całkiem spoko. No, zobaczymy. Kilka rzutów trzeba oddać. Ciekawa opcja. No mówię, no nie wydaje mi się, żebym połowa grudnia to był dobry moment na takie duże przynęty, na jerki i tak dalej, i tak dalej. Ale testujemy. Może akurat miałem tutaj taki okres, że trafiały się późną porą na duże przynęty, nawet na duże jerki. Co prawda nie aż takie, ale jednak trafiały się ryby, więc muszę pokombinować. Dobra, zmiana przynęty. Teraz ten gamoń. O, właśnie tu. Ja jestem przekonany, że ją na niego połowił tutaj, tylko nie o tej porze roku. Trochę później, trochę wcześniej. Sporo wcześniej. Ale dałby radę, jestem przekonany. Dobra, rzucamy. Zobaczmy jeszcze, jak on chodzi tak na sucho, jak się to mówi, na blisko. Pływający. Czekajcie, bo się zaplątamy. Opa. No, ładnie zawija. No, mówię, jestem przekonany, że na te rybki tutaj u mnie to on byłby dobry, ale nie o tej porze roku. Dobry. Nie, przyszedłem dopiero. Cześć. Chwilę temu. Cześć. O, chyba młody. Cześć, 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 cześć. Nęty to nie, bo to cię może zaboleć. Nie wiem, a coś tu kurde ktoś łowi w ogóle? Nie wiem, chodzę, nie byłem dawno tutaj. No. O, temu zimno nie przeszkadza. To nie dla ciebie. Taki fajny. Co wczarek, tak? Nie wiem, o co chodzi z tym zbiornikiem ostatnio. Ciężko, żeby w ogóle. No ja w tym roku kilka razy tu byłem. To jakiekolwiek branie ciężko. Pływałem z brzegu. Ciężko, naprawdę. To na małe przynęty, na duże przynęty. No, się ciężko przebić. O,
Proszę bardzo. Siedzi. Na takiego żerka. Kurna, w życiu bym się nie spodziewał. Tak od niechcenia rzucałem. A nie wiem, czy widziałeś, że on dwa razy strzelił. No nie wierzę. Opa. No taki skrab. Masakra. Ale jaja, no na takiego dżerka strzelił taki mały skrab. A dopiero mówiłem, że połowiłbym tutaj na niego, nawet nie tylko tu. Ale że podejrzewam, że kurczę, teraz nic nie złowię, a tu proszę. Gil bo gil, ale strzelił. Jeszcze ciekawe, bo strzelił tak, że no tak jak teraz prowadzę, to prowadzę go pod powierzchnią wody. On ten spuczerk pływający. No i tak patrzę, a tu nagle tak coś chlapnęło, nie? Mówię, kurde, ale nie poczułem jakiegoś szarpnięcia gwałtownego. A to on wtedy uderzył, bo potem jeszcze poprawiłem raz i od razu był strzał. Na takiego dżerkunia. Grubo, co? Łowna przynęta, łowna. No dobra, została mi jaskuła. Do testowania mi została tak, ta duża jaskółka. No i ta gąbeczka. Cykniemy w gąbeczkę. Założyłem 10-gramowe obciążenie, 10 gramów czeburacha. No i co? Ej, zajebisty to jest. Czy wy to widzicie, jak to ładnie skacze? Cyk, cyk. Na sandała, jak ta lala. Fajne. Powiem wam szczerze, że mniejsza wersja na okonia byłaby sztosem. Pięknie to chodzi. Powtórzę to po raz kolejny, znając życie, nic na to tutaj nie złowię. Tak jak miałem nie złowić na dżerka. Ale zobaczymy. Ja już jestem naprawdę mocno dzisiaj zdziwiony, więc wszystko się może wydarzyć. A tutaj może złowię sandacza? No i co by było wtedy? Co by było? Historia zna takie przypadki, także próbujemy. Na pewno taka przynęta inna. Podoba mi się, jak ona prezentuje się w wodzie. Co prawda myślę, że na szczupaka oj, to tak sobie, ale na sandacza zupełnie inna bajka. Z kolei tamta jaskuła, którą będę za chwilę testował, fajna byłaby do werta, tak myślę. I myślę nawet, że prędzej na tamtą dużą bym coś złowił niż na tą małą, że na tą dużą, szczególnie z pontoną, bo ja tutaj łowiłem na taką 18 fajną z abu. Bardzo, bardzo fajne ryby. Dużo. Właśnie na dużą jaskółę, bardzo lekko obciążoną, dlatego też tamtą tak obciążyłem. Ale na razie póki co parę rzutów oddam na... na to. Zajebiste jest. Tak fajnie chodzi. Nie wiem, czy wy będziecie w stanie to zobaczyć, jak to fajnie chodzi. Będziecie, bo to taki kolor. Zresztą, znając życie, to większość was wie, jak to chodzi, wie, o co chodzi. Bardzo fajna przynęta. No dobra, moi drodzy, starczy na tą przynętę. Przechodzimy do przynęty numer 4 dzisiaj. Czyli ostatnia przynęta z naszego zestawienia, czyli duża jaskółka. No jest kawał przynęty, to trzeba przyznać, ale widzę tutaj pewien sens w tym szaleństwie. Zobaczcie, tutaj na płytkiej wodzie nie jest tak łatwo wcale zaprezentować taką przynętę. Gdyby to było duże obciążenie i na werta, fajnie dawałaby radę. O, brawo Emel, to się nie liczy. Ale jeżeli z ręki czy z pontonu, to ja zawsze lubię tak na lekko i dość mocno szarpać. Kurde, w tym szaleństwie jest metoda, a ja myślę, że to ogólnie naprawdę będzie łowna przynęta. Zaraz sprawdzimy. No także przyszedł czas, już będziemy zaraz kończyć to dzisiejsze tutaj wędkowanie. Przeszedłem się trochę po grobli, przeszedłem się tutaj w lewo i w prawo.
efekty takie, jakie są. Takie są. Trochę zmarzłem. Po uszach, jak się to mówi, trochę wieje. Zaczyna sypać śnieg i idzie czarna chmura, więc będę zawijał. Ale to, co chcę wam powiedzieć, to to, że na pewno widzimy się na tym podsumowaniu gdzieś już z zacisza domowego, ale powiem wam jeszcze, że nie jest to koniec tych przynęt, ani nie jest to koniec tej serii. Tą serię będziemy uskuteczniać dalej. Przyszłościowo na Okonia. Zobaczymy, czy na Szczupaka również, bo bardzo fajny był wasz odzew. Sporo osób chciało to powysyłać. Nawet zaskoczyliście mnie, że tak dużo, więc bardzo wam dziękuję. Ale, tak jak powiedziałem, po pierwsze, ktoś, jedna osoba spośród moich widzów dostanie łowne tym razem, łowne przynęty ode mnie i od Moryca, które sprawdziły nam się w tym sezonie. Odpowiadając na wasze pytania, tak, będzie tam jeden swim, którego wybiorę dla was. Więc moi drodzy, jest bardzo fajna opcja, będą fajne, myślę, przynęty do zgarnięcia, ale co chcę powiedzieć jeszcze, to to, że te przynęty będą łowić u mnie dalej, czyli jak będę jechał nad wodę w przyszłości, w przyszłym roku na Szczupaka, te przynęty gdzieś tam będą ze mną, po to, że raz na jakiś czas, nawet z sentymentu, założę sobie taką przynętę na zestaw. O, patrzcie, od razu zmiana frontu. I śnieg, i wiatr, i ciemno, i trudno. Ale wracając, założę sobie i sentymentu też będę próbował łowić. Chodzi o to, że też na te przynęty będę chciał połowić w innych okresach niż taka późna jesień, już w sumie zima, można powiedzieć. Tak to wygląda. Może wrócimy do tych przynęt jeszcze faktycznie i zrobimy całkiem osobny odcinek w lato. A może. Pomysłów jest dużo. Grunt to, żeby był czas na ich realizację i żeby ryby współpracowały, bo tyle godzin, co ja spędziłem w tych naszych warunkach, żeby złowić ryby na te przynęty, żeby wam je pokazać, to naprawdę sporo czasu minęło. I mam wrażenie, że niezależnie, czy to byłyby te przynęty, czy jakieś piękne, kolorowe, na które łowię systematycznie, mam wrażenie, że efekty byłyby podobne. Po prostu chyba nie zaliczamy tego, nie? Po prostu sytuacja jest taka, że tej jesieni nie brały fajnie ryby. Niestety. Dobra, mordeczki. Ostatni rzut i spadam. No dobra, mordeczki, nie będę wam tutaj ściemiał. W tym pudełku nie ma takich rozmiarów. Może takiego gobi byśmy znaleźli. Ale przynęty, które są ode mnie i od Moryca na konkurs, w związku z tym, że wydaliście mi niełowne przynęty, które nawet coś tam łowiły, nawet w takich trudnych warunkach, jakie mieliśmy. A teraz ja wam wyciągam te, które wam daję ode mnie. Daję tak. I od Moryca oczywiście. Dwa razy kanibalek, jak najbardziej. Musi być 12,5 i 15. Tu jest 12 te przynęty, które są naprawdę sztosem, bardzo fajnie pracują, zupełnie inaczej niż kanibale. Takie dwa kolorki. Kanibal 10 do tego. To jest 10 też z Savage'a. Bardzo fajna przynęta, na większy rozmiar siadła u mnie w tym roku kozacka ryba. To wam dorzucam. Dorzucam wam też nóweczkę, sztukę takiego Okonia. Jako taką nowość, proszę bardzo, to wam dorzucam, pyk, do kubki. No i taką trochę większą, bardziej pokaźną gumę wam rzucam, naprawdę jest zarąbista. Więc to otrzymujecie. Ale oprócz tego powiedziałem wam, że dostaniecie coś centralnie z mojej skrzynki. No nie będę wam dawał Westina, który jest tak zmiażdżony jak ten, czy jak chociażby ten. Dam wam Westina, który jest łowny, też dawał bardzo ładne ryby w tym sezonie, chociażby zobaczcie, bo mam też taką samą opcję, tylko już zużytą, pociachaną, kilka ryb wyjętych, więc dostajecie ode mnie takiego swima suspendinga do wygrania i do tego jeszcze dorzucę wam takiego jerka z Yorka, trochę mniejszy, żebyście mieli też opcję do tego, żeby na lżejszych zestawach troszeczkę połowić. Moi drodzy, tamte przynęty gumowe plus te twarde idą do wygrania w konkursie. Ten materiał, moi drodzy, kończy nasz pomysł,
który wyszedł 2021 w tamtym roku, czyli wasze niełowne przynęty na moich wodach. Polegało to na tym, że mi wysyłaliście wasze przynęty, które waszym zdaniem nie łowią, które się nie nadają itd., itd., a ja je testuję u siebie. Ostatecznie myślę, że wyszło całkiem spoko. Jakaś tam rybka się pojawiła, niewielka bo niewielka, ale jednak. Fakt faktem, tego czasu było za mało, chciałbym mieć go więcej, no ale było ile było. Tak jak wspominałem wcześniej, nie mogłem wam pokazać totalnie wszystkiego, bo jakbym wam pokazał każdy rzut, każde w ogóle, co tam jakieś moje spostrzeżenia odnośnie przynęty, to tych filmów byłoby 8, ryb byłoby 2 czy tam 4, nie pamiętam już ile było. Myślę, że też nie o to w tym chodziło. Byłem 5 lub 6 razy nad wodą po kilka godzin i biczowałem wodę tymi przynętami. Moim zdaniem one są łowne i moim zdaniem one, każda z nich miałaby szansę na złowienie ryby. To jest istotne, więc moi drodzy, mam nadzieję, że wam pokazałem, że w formie tej zabawy oczywiście, bo to trzeba traktować tylko i wyłącznie jako zabawę, bo czas, który ja spędziłem do czasu, który wy spędziliście, może nie być równy. Woda, rybostan i tak dalej. To są tylko takie po prostu założenia. Czy te przynęty łowią, czy nie. U mnie coś tam łowiły, jakieś branka były. Mogły być ryby większe, ale niestety ich nie było. Więc co zrobić? Ale moi drodzy, uważam, że bardzo fajna opcja. Jest to ciekawa opcja, że wysyłacie mi te przynęty. Ja je testuję. Powiem wam, że jaram się, bo były tam takie perełki, których ja wcześniej nie miałem w ręce, nie widziałem. Były jakieś paskudztwa. Masakra, po prostu masakra, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mi się bardzo podobało, mam nadzieję, że wam też i w takim układzie robię dla was konkurs. Czyli wracając do tych przynęt, które widzieliście przed chwilą jeszcze w aurze zimowej, bo jak widzicie już za mną, to prawda, lód na zbiorniku jest, ale niestety odwilż przyszła i tyle było z zimy, przynajmniej jak na razie. Wracając, moi drodzy, widzieliście, że przygotowałem dla was konkurs i że przygotowałem dla was nagrody, nie byle jakie, bo są tam same łowne przynęty, markowe, fajne. Jest też Westin Swim 12, która naprawdę dała mi bardzo dużo frajdy w tym sezonie, Morycowi również, więc myślę, że bardzo fajny i bogaty konkurs z nagrodami się szykuje. Co należy zrobić, moi drodzy, żeby wygrać konkurs? Otóż należy oczywiście być subskrybentem kanału ML Bike Time. Jeżeli chcecie i macie ochotę, wbijcie na mojego Instagrama ML Bike Time, też macie linki w opisie. Najważniejsze oprócz tego, napiszcie komentarz pod filmem. Jaki chcecie. Jaki chcecie, napiszcie cokolwiek, co uważacie. Oczywiście, żeby to nie był żaden obraźliwy komentarz religijny, polityczny itd., itd. Takich nie biorę pod uwagę. Jeżeli takie wylosuję, będę losował dalej. Tak jak teraz zaspoilerowałem, będzie to konkurs, gdzie ja was po prostu wylosuję. Jedną osobę, maszyna losująca to wylosuje i w ten sposób wyłonimy zwycięzcę tego konkursu. Nie mogę wam tego pokazać, nie będę mógł wam tego pokazać, nie wrzucę losowania na neta, ale pokażę wam wyniki. Myślę, że możemy sobie już po takim czasie i tylu konkursów, co zrobiliśmy, myślę, że możemy sobie ufać, moi drodzy. Więc raz jeszcze. Like pod tym filmem, komentarz pod tym filmem, subskrypcja na kanale. Jeżeli chcecie, to wbijacie na Instagrama. Koniecznie napiszcie komentarz pod tym filmem, a ja jedną osobę wylosuję, jednego szczęśliwca, do którego poleci właśnie ten zestaw z przynętami. I to by było na tyle, moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie mnie, za nadsyłanie tych przynęt. Dziękuję za bardzo duży, pozytywny odzew z waszej strony. Naprawdę bardzo wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że ten rok 2022 będzie jeszcze lepszy niż poprzedni, a to już jest pewne wyzwanie, bo to był naprawdę fajny rok, ale o tym porozmawiam na osobnym podsumowaniu, więc w przeciągu, myślę, 2 tygodni, jeżeli pogoda pozwoli, czas i tak dalej, nagram wam podsumowanie całego roku, co się działo, co się nie działo, jak się rozwinąłem, co doszło nowego, w co inwestowałem, dlaczego sponsorowane materiały widzieliście u mnie na kanale i tak dalej, to wszystko będę chciał wam pokazać. A tymczasem raz jeszcze życzę wam wszystkiego dobrego na nowy sezon 2022 i pamiętajcie, dużo radochy i dużo uśmiechu i czerpcie fan z tej naszej wspaniałej pasji. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym materiale. Strzałeczka i powodzenia w konkursie.